intestinal pilgrimage. Go and let Ma know I'm intact, though I reckon the stench of our victory may have already wafted her way. Dobra. Return to Ma. Oh Jesus. Dobra. Babciu, już idę. Himself ate by a skag again, didn't he? Well, I can hardly complain when I've got running water flowing to my crops and rods, can I? Homestead's better than ever. Here's something to pay for your dry cleaning. Oh, and I think Pa's got one more job for you when you got the time. Okay. Nie mogę mi od razu dać tego trzeba? Właśnie. Ja. Visitor, them pilfering devils out in the Splinterlands won't be happy that you so kindly returned what they stole. They'll be back to take more than spare parts next time. Now, I'm quick with the knife, but we need a little more hellfire for what I believe's coming our way. I think it's time to wake Bessie. Who's this Bessie, then? Our child, in a manner of speaking. Ma and I, well, we each got our virtues, as well as our sins. I reckon we put just about everything in the boat. Mm-hmm. Go on, visitor. Start her up. Check, I know. You know Bessie's a fussy girl. Watch minds of her logic echelon need a complex blend of fuel, precisely mixed. All's right. Visitor, you just gotta open the valves in the right order. Pop on up. Okay. A, jeszcze wyżej? Okej. Okay. O, shit, dobra. Where?
Huh. Teraz gdzie niby miał go? Chyba że to z drugiej strony. Nie, tu ma szans, żebym to zrobił z tej strony. Ajajajajajajajaj. Kolejny raz tu spadłem, lol. Dobra, chyba muszę zrobić to. Nie! 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 Kurde. Kurde, no ciężko jest. Tylko raz tam mi się tylko udało? O. Holy shit, dobra. Jak tutaj to można wykombinować? Ha. Okej, okay. Czyli to nie trzeba było tak, tylko trzeba było dygnąć. Okej! Okay. O mój bo... serio? O Boże, o mój Boże, co to jest? A, bo tu była, o, tu była drabka, lol. Była, tam była cały czas drabka? Czy po prostu ślepi byliśmy? Wydawało mi się, że nie było, ale no dobra. For a barrier. Lol. See, Bessie always makes sure the only visitors we have is the ones we want. As long as the family sticks together, the homestead's safe. Visitors, come by the porch. Our humble homestead is both preserved and replenished. And we have you to thank for that, visitor. You really didn't need to go out of your way for us, dearie. But me, Pa, and Bessie want to thank you for all your help. And you'll always be welcome at the homestead. Aww, dzięki, dzięki. Dobra, teraz tak. Co tu mamy? Whatever it is, I'll take it.
Yep, whatever it is, we will take it from your hands. Dobra, co tu jeszcze jest? Fine requirements. Nie, to nie jest to, nie? Tu nie jest to... Właśnie, nie jest to. To też nie jest to... Też nam mówi pewnie, że... No właśnie. Dobra, i to jest ten karniwal, dobra, ale tak, my mamy to. I jeszcze tutaj autko. Dobra, i to. Musi iść gdzieś tędy. Co w ogóle jest? Będzie sterować coś? Nie. A co tu jest? Tu jest to. O, tu jest to. O. Oh boy. Kradamy dziadków, pięknie. Imbryka nie jest potrzebna. And now we scan that bad boy, yeah, bad boy, wee. Okej. Okay. O! Dobra, tu jest to. Siema, siema, Sistank. Siemaneczko, siemaneczko. Jak tam, panie? Jak tam? Jak tam overreak? Jak tam, panie, overreaczek, pana? Czy dokarmia go pan całkiem nieźle? Który wbiłeś? Nie wiem, 70. Mówisz, że ci się oddało? Nice. Dobra, zobaczmy, co my mamy za challenge. Został nam tylko jeszcze jeden Typhon Drop. Czy to może być coś tutaj w tym kierunku? Dobra, ale żeby to zrobić, lepiej by było tutaj się to. Tutaj się depniemy. To co tam się dało, panie, powiedz mi. Widzicie, jak ci pani oddało? Dobra, tu bym jeszcze się przejechał. Dobra, tu jest to. Dobra, elegancko. O, teraz tam. Weszła nareszcie platyna i tu na tanku, potem jeszcze na Hirum. No, a DTPSG1. Wick. Six of a sausage short of a cookout.
Oła! To bolało. To był badass jakiś, okej. Okay. Jak taki twardy? No, ale ten, no ja dobrze mieć z Daniel Silver z języka i tak jesteś w szoku, że na razie udało ci się być pytanie, to jeszcze jedno się nie dłużę. O, nice, nice, nice. Bardzo ładnie, nie powiem, że nie, bardzo ładnie. Bardzo ładnie, panie. Nic, tylko naprawdę się cieszyć. Ci w końcu gra oddała. No co ci należne. No bo wie, mnie się nie chce. Nie chce mi się męczyć. Nie chce mi się męczyć. Dobra, tu musimy zaparkować i tutaj prawdopodobnie coś będzie. Dobra, to podobnie będzie ten trzeci. No, a ja powoli, powolutku dopycham Borderlandsy. I tak jeszcze sporo. Jeszcze sporo przed nami w Borderlandsach. Nie mam co tutaj narzekać. Się świetnie bawię. Dobry odmóżdżarz bym powiedział. Świetne teksty, odjazdowe akcje. Czekaj coś więcej. Po robocie, nie? I naprawdę chillowa. Ciebie grafika tej gry odpycha? Nie, spoko jest. Grafika, jak dla mnie. Mi się akurat podoba. Ale no wiadomo, każdy ma swoje gdzieś tam gusta, nie? Nie każdemu musi każda gra pasować. To nie od dzisiaj wiemy. To nie od dzisiaj wiemy, panie. Ale nie, gameplay ma naprawdę spoko. Gameplay ma naprawdę spoko. No nie, no wiadomo, wiadomo, he? Nie wiadomo. O, jest jeszcze ten? Co to jest w ogóle? Coś wyżej, ale to jest gdzieś... Tu. O! Serio? O! Wie, że jest. Idealnie skończysz przed wyjściem Diablo 3. No, kto wie, kto wie. A czy to nie tylko w sumie Borderlands skończę przed wyjściem Diablo 4? Być może uda mi się jeszcze skończyć Hogwartsa? Może jeszcze uda mi się ograć Division 2, bo jeszcze to też mam gdzieś tam zawiesiłem w eterze, ale ponaprawiałem sobie. Bo mi crashował, dlatego tam spauzowałem The Division. Ale znalazłem rozwiązanie. Several of my most important discoveries have occurred while residing in the carcass of Asari. Więc no. Your loot awaits. No i oczywiście kupa innych gierek, nie? Która jeszcze oczekuję. I w której zamierzam gdzieś tam pykać, więc naprawdę będzie duże urozmaicenie. I nówki jakieś, i jakieś starsze trochę giereczki też będą. Że nie będzie to tylko i wyłącznie nóweczki czy stare, więc...
Naprawdę postaram się w tym roku mocno to urozmaicić. Aczkolwiek całkiem możliwe, że będzie dużo diablo. Yes, my leash. Prawda zresztą. Dwukrotna. Dwukrotna prawda. Jak to mówią, dajcie mi sekundę. Dawaj. O, tak to mówią. Też masz masę gier, które na całe szczęście w tym roku wychodzą, tylko trzy gry, które na 100% dołączą do tego. Mam więcej tych gierek, naprawdę. Z racji, że ja mocno różnorodnym graczem jestem i streamerem jednocześnie, jedno drugie się nie wyklucza, no to ja mam naprawdę kupę. Ja naprawdę mam kupę gierek. Dobra, ale to prąd trzeba byłoby wyłączyć. Wiecie co? Chyba się przejdziemy tam. To mi popieści? Znaczy, nie wiadomo. Czy mi popieści. Ciekaw jestem. Dobra, niech tylko to wróci. Ja się chętnie przejadę tym. Ja się chętnie tym przejadę. Jedziemy! O, nie popieścił, nice. Shit, mój Boże. O. Oh shit, okay. Ja tak naprawdę z tych najbliższych premier to Starfield, Stalker 2 i chyba coś, co najbardziej czekam, Assassin's Creed Mirage, tylko ci lubię, kiedy będzie premiera, mego brakuje mnie stary styl. Wiesz co? Assassin's Creed będzie chyba w tym roku, bo kiedy Valhalla wydali? Ale chyba wydali w
Firewood 2. To jest pytanie podstawowe. Kiedy level Halla wyszła. No się ponoć ma być w tym roku, ale nie dziwię się, jak będzie 2-4. Nie, sądzę, że nie. Oni właśnie tak sobie wzięli do serca głosy graczy. Żeby... Bo oni tak zazwyczaj na starsze części odgrzewali co roku. Odgrzewane kotlety w sumie troszeczkę to były, nie? Coś tam pozmieniali, ale nie za wiele się tym różniło. Dlatego teraz co 2 lata mniej więcej wychodzą. I chwała Bogu. No i zobaczymy, nie? Raczej ten rok na 100%. Pewnie E3 teraz jak będzie, no to ogłoszą premierę. Na 100%. Na 100% ogłoszą. Ale tak, też czeka na ten, na minerze. To jestem ciekaw w ogóle ten, co ma być. Ponoć mają gdzieś tam wrócić do jakiejś tam korzeni w tym Assassinku, więc no zobaczymy, co tam ciekawego wyjdzie w praniu. Oczywiście kiedyś był co roku, wspomniałe czasy znacznie lepsze niż te okropne Origins, jeden Assassin, który się wynudziłeś. Nie, ja właśnie kurde, jak zacząłem grać w Originsa, czyli tę odświeżoną tą serię, to kurde, powiew świeżości ja miałem, niesamowity. Dla mnie oczywiście osobiście, nie? To był dla mnie powiew świeżości. Więc wyszło im bardzo zacnie i później co, Odyssea wyszła, Valhalla, która też świetnie mi wyszła, więc jest naprawdę miodzio. Dla mnie jest miodzio. Ja tam się absolutnie nie nudziłem, jak wszystko ugrywałem praktycznie na ten na 100% kek. O Origins się nie ten, nie się wybitnie. Znaczy, no tak, powiem ci tak, jeśli miałbym... Hold Hunter, Carnivora just started broadcasting across the Echo Net. The sacrifice is about to begin. Don't let anything get between you and Tanis. Okej. No, generalnie to zrobię pauzę. Generalnie, jeśli miałbym ustawić w odpowiedniej kolejności te nowe części Assassina, Valhalla, Odyssea, Origins. Jakbym to ten... Origins jest na ostatnim miejscu. Czyli wypada najsłabiej, natomiast było bardzo ciekawym odświeżeniem. Jesteś 6? Tak nisko kurde znowu? Holy shit, dobra. Nie ma nic dobrego. Dobra, czas na shota naszego. Uff. Spadki FPS-ów. Gra nie wyrabia. Co ja mówię? Powiem tak, ja do Origins siadłem po graniu chyba po raz czwarty wieśkę. Jak dla mnie to najgorsza część całej głównej serii. Takie to bardzo kontrowersyjne stwierdzenie. No mówię, każdy ma prawo do wypowiedzenia swojego zdania na temat gierek. Ja to... Czemu tu tak biało jest?